bohaterstwo bardziej być może rozstrzygnie, że to wszystko szybciej, w sposób bardziej spektakularny. Zobaczcie Państwo, że najeźdźcy postanowili poczekać na przeciwników po swojej stronie. Bardzo, bardzo mocno obrońcy próbują na prawej stronie przełamać linię obrony, ale chyba nie wychodzi. Teraz tam w środku widzę, że ktoś się przebija, ale smutne są te uderzenia, ale są błyskawiczne, drodzy Państwo, ciosy toporami i mieczami. Tutaj na lewej stronie jakby znowu spokój. Tutaj, drodzy Państwo, nic się nie działo. Panowie chyba się nawet tam nie schodzili specjalnie po to, aby zaatakować przeciwnika. Niemniej twardo stoją dziarsko. Wiadomo, że chodzi o to, aby taktyczną dyscyplinę zachować, aby nie przełamać swojej linii, aby nie pokazać, w którym miejscu jest ta słabsza część armii. Zawsze jakaś słabość, drodzy Państwo, gdzieś jest niedawno pokonana. Przekonali się o tym najwięksi, bo są kropy i mieszko, drodzy Państwo, a co tam możemy nawet sięgnąć do kogoś takiego jak Aleksander Macedoński. Teraz armia spokojnie, widzę, tam tonuje wojewoda, wódz, książę, nastroje armii najeźdźców. Nie chcę od razu się wykrwawić na toporach i na mieczach obrońców. Coś z tam zadziwiającym spokojem obserwuje to jeden i drugi książę. Chociaż teraz widzę, że znowu jest atak przez środek i znowu powstała taka dziurka malutka, która nie została wykorzystana w żaden sposób przez najeźdźców. Cofnęli się w tej chwili do linii. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że kiedy poszedł atak na samym początku bitwy, jak się dymiło, jak jakiś galop koński, proszę Państwa, jak jakiś szalony tętem, który ja w uszach słyszałem, myślałem, że być może uda się rozstrzygnąć los tej bitwy takim błyskawicznym, potężnym, mocnym uderzeniu. W tej chwili jest znowu status quo, jest znowu, proszę Państwa, spokój, jest znowu siła na siłę, chociaż teraz z prawej strony najeźdźcy próbują tymi długimi swoimi toporzyskami udzielić lekcji kultury najeźdźcom, ale czy to coś da? W tej chwili nie widzę, żeby tam właśnie nastąpiło przełamanie frontu. Nadal czekamy, drodzy Państwo, na atak, który spowoduje to, że jedna ze stron wymyknie, że jedna ze stron, proszę Państwa, wymięknie, że jedna ze stron umrze śmiercią wojownika, dumną i piękną, ale jednak, drodzy Państwo, jest to tylko śmierć, a przecież tylko żyjących wojowników chcemy, tylko żyjących zwycięzców oczekujemy. I teraz popatrzmy, rzućmy okiem na to, co się dzieje na placu boju. Stoją obok siebie jedna i druga linia. Dowódcy tonują na swoje, proszę Państwa. Oni i włosy. To jest coś takiego jak zimna woda na rozgrzane żelazo. Kiedy oni coś mówią, to też paruje od nich adrenaliną. Oni chcą z całą pewnością walczyć. Oni chcą wyrwać, proszę Państwa, swojemu przeciwnikowi gardło. Wyrwać, proszę Państwa, serce z piersi przeciwnika. Muszą słuchać dowódców. Muszą, proszę Państwa, zachować dyscyplinę taktyczną na całą. Jest plan, który trzeba zrealizować. Widzę, że w prawej stronie znowu dochodzi do jakiejś bójki. Znowu tam charakterystyczne tarcze drużyny Frykław z czerwonymi krzyżami próbują przebijać się na drugą stronę. Nic to nie daje, drodzy Państwo. Jest bardzo spokojnie, bardzo statycznie, ale to nam gwarantuje z całą pewnością przeżycia w drugiej części tego starcia. Teraz zwróćcie Państwo uwagę tam na lewej stronie, co się dzieje. To szło uderzenie. Też i od razu też i ci, którzy mają pomagać i ładać szyki, załapali, nic to nie dało. Żaden ruch, proszę Państwa, drużyn nie spowodował jakiegoś błędu w myśleniu. To było piękne zagranie taktyczne, drodzy Państwo, bo przecież wychwycili te dowódcy. Zobaczyli kąty oka, jak przeciwnicy próbują się przekupować i zadać decydujące uderzenie na lewej stronie. To się nie udało, drodzy Państwo. Jestem pełen podziwu dla uwagi tych, którzy dowodzą. Jestem pełen podziwu dla wojowników, którzy, drodzy Państwo, trzymają te miecze i cały czas, mimo tego skwaru, mimo tej letniej, arcyletniej pogody, trzymają się na nogach tak dzielnie, walcząc i próbując pokonać swoich wrogów. Przypominam, dzisiaj 1-0 wygrywa armia najeźdźców, chociaż teraz widzę, że znowu jest kontratak. Jest znowu taki lekka przewaga najeźdźców, ale nie dajmy się wprowadzić w błąd. Nie dajmy, drodzy Państwo, wprowadzić się w tego typu
jednotonowe myślenie, bo przecież ostatnio też wygrywali, wydawało się, miejsce. Mieli przewagę wirtualną, taką przewagę wizualną, bardzo przepraszam, a jednak wygrali ci, którzy zdobywać się próbują. Przypominam, 1-0 dzisiaj dla Majewski. Teraz to był bardzo śmiały atak, ale chyba zbyt mało ludzi, chyba zbyt mało tego mięsa bojowego, proszę Państwa, chyba zbyt mało kilogramów pojedynczych, że tak powiem, do tego, aby przebić się na drugą stronę. Nic to nie dało. Obydwie linie w tej chwili zachowują pełną swoją wartość bojową. Obydwie linie, drodzy Państwo, nienagroszone. Nawet tak wielu wojowników w tej chwili nie pada na ziemię. Także, drodzy Państwo, czeka nas zapewne długie, męczące dla wojowników, na nas, miejmy nadzieję, że nie, starcie. Czego nie ma. Widzę tylko jedną rzecz, że jedna i druga linia, tak jak powiedziałem wcześniej, zachowuje swoją pełną wartość bojową. Widzę też, że i posiłki, które czekają tutaj gdzieś pod bramą, drodzy Państwo, również są nienaruszone, ale brakuje mi tutaj troszeczkę jakiegoś takiego śmiałego ataku. Gdzieś próbują, no tak jak teraz tutaj w środku, próbują obić przeciwników i odeprzeć ich, przerwać tę linię, jednak nic z tego nie wychodzi. Obrona nadzwyczaj twarda, a tak być może ciut zalepa. Ten co się będzie bił? Ten gruba z czarną? Z telewizji chce być? Drodzy Państwo, ja przypomnę, iż w tej chwili w dzisiejszych starciach 1-0 wygrywają ci, którzy najeżdżają do dworowiska. A teraz interwencja, widzę tam sędziów. Ktoś zasłabł, ktoś jakąś poważniejszą kontuzję, drodzy Państwo, odniósł, jednak nie będziemy na to zwracać uwagi. Sędziowie zrobią z tym porządek, drodzy Państwo, mają autorytet, mają siłę, wyróżniają się przede wszystkim z tłumu. Przypominam jeszcze raz, w tej chwili jest 1-0 dla Majeźdźców, którzy wygrali pierwsze starcie. W tej chwili czekamy na jakiś decydujący atak. Być może, proszę Państwa, jest takie prawo, które mówi efekt motyla, który mówi o tym, że gdzieś muśnięcie skrzydełek motyla może spowodować rewolucję polityczną po drugiej stronie globu. Ja oczekuję, proszę Państwa, że tutaj też gdzieś ten motyl przesłonie, że też gdzieś nastąpi ten moment, właśnie tak jak teraz próbują środkiem obrońcy przełamać linię atakujących. Czy to się uda? Powoli ich spychają, ale tak jakby jednak ten atak ugrzązł. Ugrzązł, proszę Państwa, jak czołgi w jakimś błocie. Ugrzązł, proszę Państwa, jak moje buty podczas wykopalisk archeologicznych gdzieś tam właśnie w zawilgocowej ziemi. Tak samo ugrzązł ten atak i nic to nie zmieniło. Dalej jest status quo, dalej jest stagnacja. Dalej
dalej, drodzy Państwo, nie wiemy, kto tak naprawdę ma przewagę, ani kto może wygrać tę bitwę. Proszę, wracamy! Że już naprawdę od wielu, wielu lat nie przypominam sobie tak wyrównanej bitwy, gdzie jeden z dowódców, z drugim dowódcą patrzą się na siebie i machają rękami, mówiąc, że halo, halo, drogi książę, no nie pomogę, no nic nie mogę zrobić, jest jak jest, przeciwnicy są twardzi. I to nie chodzi mi, proszę Państwa, tylko jedną stronę, przecież to widać. I ci, którzy dojeżdżają, ci, którzy się bronią, drodzy Państwo, próbują robić co tylko mogą, aby przebić linię przeciwnika. Jednak to się nie udaje, to nie jest takie proste. Łatwo, proszę Państwa, wziąć do ręki widelec i przebić pieroga, a przebić, drodzy Państwo, tymże widelcem, tę linię obrony tutaj na Wolinie, no jest dużo, dużo, dużo ciężej. Także jeszcze oczekujemy, jeszcze patrzymy na to i obserwujemy, z której strony pójdzie ten decydujący atak. Próbowali na środku, próbowali na skrzydle. Ja widzę, drodzy Państwo, że skrzydło po lewej stronie jest w zasadzie nietknięte, że tam, drodzy Państwo, być może tam zdecydują się losy tej bitwy. No czekamy, czekamy nadal na to zaskakujące decyzje, które dowódców, które miejmy nadzieję będą procentowo zwycięstwem. Teraz widzę, że na prawej stronie jakieś zamieszanie, ale znowu ten atak był zaległy. Znowu to tylko 3-4 osoby. Znowu nie było tej siły, tej mocy, aby przechylić szansę zwycięstwa na swoją stronę. Drodzy Państwo, póki co i jedna, i druga linia obrony jest praktycznie nienaruszona. Praktycznie, drodzy Państwo, nie potrafię zupełnie powiedzieć, nawet patrząc tutaj z góry, która strona ma przewagę, co zrobią dowódcy, jakie będą ich na wskazania, jakie będą ich, drodzy Państwo, rozkazy, które miejmy nadzieję przechylą w końcu. Robi się tutaj na lewym skrzydle hałas. Tutaj są świeże wojska. Tutaj, proszę Państwa, jest dużo, dużo wojowników, którzy mogą swoimi umiejętnościami przeważyć szale zwycięstwa. Natomiast czy to nastąpi, nie wiem, bo nadal obydwie linie stoją twardo. Nadal, proszę Państwa, nikt nie może nikogo nadgryźć. No, przypomina tę sytuację, kiedy człowiek chce ugryźć, proszę Państwa, twardy ser, dajmy na to cheddar i nie da rady. Oni nie dają się, proszę Państwa, wypędzić. Oni nie dadzą się uszatkować. Oni nie dadzą się Francom tak łatwo przegonić na drugą stronę pola bitwy. Widzę, że teraz tam są problemy z trzymaniem linii z uwagi na to, że stosy prób, drodzy Państwo, leżą. No leżą, no. Tak to bywa czasami podczas walki, że trupy przeszkadzają w chodzeniu. Ale dlaczego ci atakujący w tej chwili, widząc tak przerzucone szeregi obrońców, nie próbują rozstrzygnąć? Teraz na atak rozdzielają linię atakujących na dwie części. Tylko czy ten atak będzie mocny? Czy ten atak będzie decydujący? Chyba raczej nie. Z tego to widzę. Atakujący. Niestety, szkoda, że zahamowali tą falę, to uderzenie, które powinno przechylić szansę zwycięstwa. Teraz tak, jakby powoli, to atakujący byli ci, którzy się bronią. Ja wiem, że to brzmi dosyć, proszę Państwa, to kraczy właśnie po polsku, ale tak to właśnie wygląda. W tej chwili ci, którzy mieli się bronić, atakują. I to oni zdobywają teren, i to oni, proszę Państwa, przechodzą na trupami. Nie wiem, ile jeszcze będzie trwała ta bitwa. Przyznam, że jest to jedna z najdłuższych bitew, jakie widziałem w ogóle, nie tylko na Wolinie, ale w ogóle na różnego rodzaju festiwalach. I sam jestem ciekawy, w jaki sposób padnie
najwięcej lubiący ciosy, która armia zdecyduje się na ten nieszablonowy, ekstrawagancki krok, który spowoduje osłabienie w wykonaniu przeciwnika. No, miejmy nadzieję, że to za chwilę nastąpi. Teraz tak jakby jakaś inicjatywa powoli przechodzi na stronę tych, którzy atakują, ale nadal, drodzy Państwo, to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o układ sił na polu walki. Drodzy Państwo, w tej chwili jesteśmy świadkami w końcu rozstrzygnięcia tej bitwy, nie wiem, bo tak się wszystko rozlazło, drodzy Państwo, że mamy osobne, można powiedzieć, bitwy. Z jednej strony tutaj na lewym skrzydle rozgrywa się batalia taktyczna, rozgrywa się batalia, proszę Państwa, szeregu jednego tarcz z drugim szeregiem tarcz, a tutaj z prawej strony mamy niemal pojedyncze walki między wojownikami. Cóż to będzie się działo? Przyznam, że nigdy nie widziałem tego rodzaju rozstrzygnięcia. Pierwszy raz widzę, drodzy Państwo, żeby w ten sposób toczyła się bitwa na Wolinie. No to jest rzecz niebywała, to jest rzecz niespotykana, to jest rzecz absolutnie, jestem nią zaskoczony. Jeszcze widzę, że nikt nie atakuje, ale dlaczego? Pytam, patrzę do góry, patrzę w stronę, proszę Państwa, bogów. Może oni nie dali im natchnienia, może oni im nie dali siły, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. W każdym razie czekamy nadal na to decydujące uderzenie. Nadal czekamy na to, która strona zdecyduje się na ten śmiały krok, który spowoduje, iż zwycięży w tym drugim, arcydrugim, powiedzmy sobie szczerze, jak czownica, drodzy Państwo, się nadłoży po starcie. Niemniej czekamy cały czas na wyłonienie zwycięzcy. Drodzy Państwo, tak to jest ta bitwa, ale wojownicy nie rozstrzygnęli, która z armii zwycięży. Teraz tam próba jakiegoś śmiałego pokonania stosu trochu nie udana. To, proszę Państwa, między wojownikami, być może wnętrznościami przeciwników, które rozdarte leżą tutaj na środku pola walki. Ale drogi Panie, proszę się nie uśmiechać, to jest bardzo ważna sprawa. Można się pośliznąć na przykład na jelitach, albo na resztkach rąk, na krwi, na osoczu. Proszę Państwa, cóż ja będę tutaj opisywał? Można to wszystko zobaczyć, można to wszystko przeczytać. Teraz widzę, że jest atak z mojej lewej strony. Czyżby to był ten moment bitwy, który spowoduje zwycięstwo jednych, a porażkę drugich? Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to się teraz zawęża. Zobaczcie, drodzy Państwo, że stanice znowu odchodzą pod nasze stanowisko. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy ci, którzy najeżdżają, zwyciężą, tak jakby po ich stronie była inicjatywa, ale coś nie widzę, drodzy Państwo, żeby ten atak, który był prawie dobry, przeważył szansę i zwycięży. I teraz, ach, jakież mocne uderzenie na hełm, jakieś mocne cios tam odniósł, chyba kontuzję któryś z wojowników, ależ się dzieje, drodzy Państwo, on się nie podnosi na nogi, on, drodzy Państwo, teraz przeżywa uderzenie w twarz, które przed chwilą zainkasował. Niemniej, zobaczcie, ilu zostało obrońców grodu, czyżby najeźdźcy w tej chwili stłamsili resztki obrońców, być może oni, ależ tu się dzieje, ależ oni, proszę Państwa, w tej chwili się tłuką. Cóż za złość, cóż za, proszę Państwa, wybitna ilość adrenaliny w ich krwi. Czyżby więc byliśmy świadkami historycznego wydarzenia i drugiego zwycięstwa tych, którzy chcieli zdobywać woli. Już zajmiecie przekonane, ja przyznam się szczerze, drodzy Państwo, że zachowałem tylko lewą stronę, aby nie zwrócił uwagi na to, że prawa nie walczy, a tam najeźdźcy przyjeżdżają.
przewagi nie uzyskali. A tam, drodzy Państwo, nadal Malewicy stają, chociaż teraz chyba od tyłu zostaną flanką zaskoczeni. Czy jeszcze będą w stanie przeważyć losy bitwy na swoją stronę? Czy obrońcy, drodzy Państwo, jeszcze wykrzesają z siebie energię i umiejętności, które pozwolą zwyciężyć armię na jeźdźcu? Ależ tam mocno, ależ sędzia klucze kogoś, drodzy Państwo. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, drodzy Państwo, po mojej prawej stronie? Jest! Mamy zwycięzcę! Chcę zakomunikować, iż w sobotę roku pańskiego 2017 Walka za Radę grywa armia na jeźdźców. Sława im! Sława! Ale po to, aby dodać ducha.